Cześć! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kanale Slater City TV. Ja jestem Slater i zapraszam Was na odcinek, w którym pokazuję i opowiadam o taktykach na bossów w grze Lords of the Fallen. Zaczynajmy. Trzeci boss z kolei oczywiście. Słuchajcie, walczymy tym razem z oprawcą. Ogólnie oprawca jest już trudniejszym przeciwnikiem niż pierwszy strażnik i dowódca. W sumie powiedziałbym, Przepraszam Was za wprowadzenie w błąd. Chodziło mi o wyznawcę. Wyznawca jest dużo silniejszym przeciwnikiem od dowódcy i pierwszego strażnika razem wziętych nawet, ale i tak jest łatwy, jeśli się zna. Uwaga, jego styl walki. To zaczynajmy. Wejdźmy sobie na walkę z bossem. Pierwsze co, on ma rzucanie jakichś petard tutaj i miotanie swoją kosą, gdzie popadnie. Trzymajmy się w miarę blisko. On będzie swoją kosą atakował. Zrobimy coś takiego, żeby swoją kosą uderzył w ziemię. O, coś takiego. W tym momencie i teraz atakujemy i unik od razu. I drugi unik, bo zawsze będzie robił dwa razy to. Dobra, i to jest kluczowy moment. Kosą uderza w ziemię, więc można biegać. On zawsze trzy razy kolec z ziemi wyskoczy. Więc... O, tutaj akurat we mnie walnął. To nic. On nie zabiera aż tyle życia, więc da radę to przetrwać. O, i znowu jest ten sam moment. Zawsze trzy kolce z ziemi będą wypadać. Po trzecim od razu atakujemy jego. Dwa razy. Można raz w sumie go zaatakować i uciec, jeśli ktoś woli, ale dwa razy też można. Po tym się nie zginie, on ma później trochę mocniejsze ataki niż takie coś. Teraz można tylko raz i uciekamy. Oczywiście, dobra, następna faza walki. Oczywiście wzywa te swoje moce do zniszczenia tutaj wszystkiego, co tylko jest. To jest miejsce, w którym będziemy mogli się ukryć. Przepraszam, ale coś mnie ostatnio bierze. Dobra, to jest jedyne miejsce, gdzie będziemy mogli się ukryć. Taki atak mógłby nas zabić od razu. O, tutaj mamy kolejną sytuację. Wzywa swoich pomocników. Możemy to rozwalić oczywiście z tym rękawicą. Można to rozwalić. Ale tak, jeden kokon, z którego się wykroją później jego sługusy. Można rozwalić rękawicą, a do drugiego dobiec i też spróbować rozwalić jego mieczem. Oczywiście. Jednak ci sługusy są chyba najbardziej pokręceni w tej walce. Aj, nie mam tego. O, tak. Tutaj zrobił swój. Okej. Bierzemy w dwie ręce. I nie zaznaczyłem jego w tym momencie, więc to jest błąd. Teraz raz, dwa. On nas walnął, ale to nic. Nie zabrał jeszcze nam aż tyle życia. Więc spokojnie damy radę. Dobra. On robi te swoje korkociągi. Można to tak nazwać. Jeśli podniesie kosy do góry, można spokojnie raz zaatakować. Aj, ale to ja chciałem mu dożyć. O, on to zniszczył chyba, tak? Ładnie. No, jak widzimy, on też może to zniszczyć. Tylko, że teraz musimy uciec w tym momencie. A, właśnie. Warto powiedzieć, że wyznawca też może zniszczyć swoich sługusów, więc to jest dobra rzecz. Właśnie. Od tego już trzeba uciec w miarę możliwości jak najdalej i wtedy raz tylko atakuje. Dobra. To tyle. To się powtarza co... No nie, ten przycisk nie jest teraz.
Dobra, rozwalimy to normalnie w takim razie. Zaraz. Trzeba teraz uciec od niego i wziąć dwie ręce. Ale moment. Najlepiej to się napić w tym momencie. Bo się okaże, że jeszcze szybko przegramy. No i dobra. Walka z nim jest bardzo dynamiczna. Przez niego trzeba dużo biegać, dużo się ukrywać, dużo atakować też jednocześnie. Co on teraz zrobi? Teraz będzie... będzie rozsyłał te swoje moce różne, tak? Dobra, spoko. Okej. Raz, dwa. I od razu biegniemy do tego przejścia. Tej kapliczki, tak jakby. No i okej. Będzie rzucał w nas tymi granatami, więc można spokojnie go zaatakować. I uciec. Dobra, to jest w sumie, można powiedzieć, że to jest cała taktyka na tego bossa. Nie jest bardzo wymagający, ale też nie jest bardzo łatwy. O, i teraz jak już ma ostatni kawałek życia, można jego spróbować zaatakować, ale początkującym bym tego nie radził. Bo później on szybko wstaje i wali w tą ziemię, jak widzimy. Ale dobra. Ma już trochę życia do końca, więc powinniśmy go pokonać teraz z łatwością. O. Raz, dwa. I teraz atakujemy jego. Aj, chyba tym razem się nie uda. Ale jeśli on ma już tak mało życia, to się nie skupiamy na jego sługusach. Tylko staramy się jego dobić w tym momencie. I to jest najlepsze wyjście. Jego sługusy wtedy powinny zniknąć szybko. I tyle. Taka taktyka na bossa, na wyznawcę. Pokonaliśmy bardzo łatwo wyznawcę. Przez lekkie problemy techniczne chyba dwie butelki straciłem. Chociaż tutaj jest max jedną butelkę zużywać na samym początku, podczas pierwszego podejścia. Więc to by było na tyle. Widzimy, wyznawca się zgliczował coś chyba. Bo on stoi... O, ten raz dopiero zniknął. Dobra. No. Więc to by była taktyka na niego. Taka dosyć prosta, dynamiczna i efektowna przede wszystkim. Okej. Więc jeśli odcinek się spodobał wam, zachęcam do subskrybowania kanału, komentowania, lajkowania. To bardzo pomaga przy nagrywaniu kolejnych odcinków. I do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Pa, pa.